spotkali się, widzieli. I słuchajcie, zobaczcie, co to znaczy w odpowiednich rękach zostawić sunka łakalny. To są moje dwa samochodziki. Ten mi pod Chanel w Paryżu przy Diorze, tam przy jakby manifestację mi wybito. Ściano mi go całkowicie, ale zdążyłem koła wtedy zrobić. Lampę, ta lustra. Którzy mi tam wszystkie cztery koła, potem jeszcze kolejne tutaj też widzicie, tu nawet jednej śruby nie mam, bo mi wycinali te śruby, bo musiałem jechać na kapcie, zmarnować ten. Zobaczcie, szyby poklejone, założyłem, zobaczymy czy odpali. Jak odpali to dobrze, Wasyla nie ma, nie wiem co mi pomoże podładować go. Zapalamy na tym, zapalamy na, o już widzę, że nie zapali, nie zapali. Może zapali, słuchajcie. Odczekamy chwilkę. Chwała Bogu. Słuchajcie, chwała Bogu. Odpalił mi samochodzik. Nawet go, słuchajcie, nawet nic nie robię, wyjeżdżam i niech się ładuje. Boże mój, chwała Bogu, chwała, cześć. Bóg jest wielki. Zobaczcie, że ja go odpaliłem. Tylko dlatego, że Wasyl mi kazał wyłączyć. Że on mi odpali, ja się bałem, słuchajcie. Auto zapaliło i możemy jechać nim. Widzicie? Jechał, wiecie, żeby wiedział, że byłem, że auto nikt nie ukradł. Ja przyjechał. Do poniedziałku. I proszę, i zostawię mu, żeby chłopak się nie martwił. No, fajnie, widzicie? Łódko jest. No, tam gdzieś coś tam. Coś tam. Piszcie, 25 lat czy 6 łódko ma. Chwała Bogu, słuchajcie, chwała Bogu. Odpaliło mi auto. No najważniejsze, ja się tak bałem, że jedziemy teraz do biblioteki. Hej, ja hej, ja hej, ja hej, ja hej, hajo. Hej, ja hej, ja hej, ja hej, ja hej, hajo, hej. Muszę otworzyć szybki.
Widzicie, ludzie sobie tutaj tak żyją. Fajnie. Fajnie, widzicie. Nie mogę wam wiele pokazać, bo nie chcę, dlatego że złoczyńca by tylko patrzył, gdzie ja jestem. Żeby mi, słuchajcie, o, widzicie, tutaj gościu też samochód trzyma. Chodzi się je. Słuchajcie, bo taka jest Francja. Wiecie, o kim mówię. No. Ważne, że mi odpaliło. Odpaliło. Jadę, nic więcej nie będę mówił. Cieszę się i jadę do biblioteki, do Shellu. Zaraz wam ten filmik puszczę, a potem jadę na łódkiem. Jak tam z paliwem, z wachą? No starczy. I potem będę jechał na bazy spać. No, schować gdzieś auto. Zobaczymy, co zrobimy. Co Grzesiu powie jeszcze, bo muszę do Grzesia pojechać, zabrać towar na jutro i się spakować wszystko. Co tutaj robi moje autko? Zobaczcie, co tutaj robi moje autko. No i tak ludzie żyją, widzicie. Drzewo sobie na ulicy. To naprawdę bardzo fajnie jest, wiecie? Ale więcej wam nie pokażę. Nie mogę już zdradzać wielu rzeczy. Oka, hej. Dajcie suba na YouTube'a. Pozdrawiam tam moi znajomi z grupy, gdzie się spotykamy wieczorem.